Danego punktu, to jest punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2014 rok. No, drodzy Państwo, niestety zostaliśmy zaskoczeni informacją ze strony Urzędu Miasta Krakowa, że te środki finansowe, którymi będziemy dysponowali na przyszły rok, zostaną uszczuplone o kwotę łącznie 60 tysięcy złotych. My, jak Państwo pamiętacie, w lipcu tego roku dokonaliśmy podziału środków. Podzieliliśmy te środki w wysokości 530 tysięcy w ten sposób, że w rezerwie celowej zostawiliśmy 27 500, o ile dobrze pamiętam. No to powoduje, co wymaga dzisiaj od nas tego, żebyśmy ograniczyli środki finansowe na poszczególne zadania. Dlatego też jako zarząd zaproponowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie. No to jest projekt uchwały niełatwy, bo zawsze szukanie oszczędności, zawsze rezygnowanie z pewnych zadań, też ograniczanie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań, których beneficjentami są nasi mieszkańcy, nie jest łatwe i nie może być łatwe. Dlatego rozumiem, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia do tej uchwały. My również jako zarząd długo debatowaliśmy, dyskutowaliśmy na jej temat, na temat tego, które zadania, gdzie można te środki finansowe przyciąć w taki sposób, aby było to dla naszej dzielnicy jak najmniej bolesne. I stąd też zaproponowaliśmy, drodzy Państwo, taką propozycję. Ja pozwolę sobie w kilku zdaniach o każdym tym zwiększeniu powiedzieć. No pierwsze zadanie to jest obsługa i modernizacja strony internetowej. Tutaj zmniejszamy z 10 tysięcy na 7 tysięcy. Tutaj 4 tysiące to jest koszt utrzymania tej strony technicznej, natomiast 3 tysiące to będzie koszt utrzymania strony wprowadzenia danych na stronę internetową, co już jest absolutnie minimum, jeżeli chodzi o środki finansowe, które można przeznaczyć na ten cel. A również tutaj postanowiliśmy zmniejszyć środki z 7 do 6 tysięcy, o 1000 złotych. Uznaliśmy, że faktycznie jest wiele imprez, podczas których te materiały promocyjne są rozdawane. Natomiast no jest to zadanie, gdzie jeżeli mamy szukać gdziekolwiek oszczędności, no to właśnie wydaje się, że tutaj między innymi. Potem są zadania warsztaty taneczne dla dorosłych i tam tutaj zmniejszamy kwotę 1000 złotych. Kolejne warsztaty dla młodzieży ZSO 5 do 6 tysięcy, potem organizacja warsztatów dla dzieci, rodziców z dziećmi do godziny lat, to jest 5 do 4. Staramy się zmniejszać o takie niewielkie kwoty te zadania, których realizacja w tych operacji nie ucierpia, więc jeżeli mieliśmy zadanie, którego koszt realizacji wynosił 5 tysięcy, a uznaliśmy, że będzie możliwa realizacja za 4 tysiące, no to podjęliśmy taką decyzję, żeby o tym 1000 złotych finansowanie tego zadania zmniejszyć. Potem postanowiliśmy zaproponować Państwu zmniejszenie zadania pod nazwą profilaktyka zdrowia o 5 tysięcy. 30 tysięcy do 25. To jest też związane z tym, że do tej pory taką największą pozycją profilaktyki zdrowia stanowiły szczepienia, ale szczepienia realizowane w tym pełnym wymiarze, a więc szczepienia adresowane do wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych. Jak wiecie, w tym roku będziemy realizować po raz pierwszy szczepienia w takiej formule ograniczonej, co wymusza na nas miasto, a więc w takiej formule, w której szczepienia będą adresowane tylko do osób powyżej 65 roku życia, co w sposób oczywisty też odbija się na zapotrzebowaniu na tego typu akcje, a co za tym idzie na koszty finansowe, które taka akcja będzie generować. Dlatego też zaproponowaliśmy zmniejszenie tutaj na zadanie profilaktyki właśnie o 2000 na szczepienia i po 1000 na kolejne zadania, które są, a już w kolejnej uchwale będziemy na ten temat rozmawiali, że oczywiście ta uchwała zostanie podjęta. Pomoc dla najuboższych również 10 tutaj zmiana jest, tutaj są zadania, to są kolejne zadania, gdzie zmniejszamy te zadania, gdzie widzimy możliwość ich realizacji, ale przy mniejszym nakładzie środków finansowych, a więc to jest pomoc dla najuboższych, w tym dzielnicy projekt Przyjaciele, dofinansowanie bieżącej działalności klubu 303, prace remontowe w klubie, spotkania z mieszkańcami, zakup książek do biblioteki, spotkania wyjazdy dla seniorów, Krzyżyńska Akademia Samorządności, Święto Krzyży, dofinansowanie. Tutaj kolejne takie większe zadanie to jest konkurs ofert. Tutaj również zaproponowaliśmy zmniejszenie o 3000 zł. No i rezygnujemy z dwóch zadań tak naprawdę. To jest ten konkurs fotograficzny.
Szerzyna jak z obrazka. Planujemy sfinansować to być może w ramach innego zadania, może spotkań z mieszkańcami, będziemy szukać jakichś możliwości w trakcie roku budżetowego, natomiast na chwilę obecną w związku z tym musimy znaleźć jakieś środki finansowe. Proponujemy zdjęcie tego zadania. No i drugie zadanie to jest brama, dofinansowanie budowy bramy wjazdowej do obrony doświadczeń. Zdejmujemy to zadanie po raz drugi, natomiast no, w takiej sytuacji, kiedy musimy szukać oszczędności, a mamy wiele różnych potrzeb, no to zadanie faktycznie wydaje się być zadaniem dla nas priorytetowym. No i zostawiamy rezerwę celową w wysokości 8500 zł. Mieliśmy tutaj 27500. Przypomnę, że w ramach tej rezerwy celowej finansowane są projekty na tak zwany konkurs edukacyjny. No, taka jest propozycja, ona związana jest z tym, że musimy się dostosować, musimy zmniejszyć środki, szukać oszczędności. No i stąd też zarząd przedstawił Państwu taką, a nie inną propozycję. Być może bolesną, ale uważamy, że no jedyną optymalną na chwilę obecną, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację finansową, której funkcjonujemy. Tyle, proszę Państwa, z mojej strony. Ta uchwała była podjęta na ostatnim zarządzie, w związku z tym no, komisja miała możliwość zaopiniowania, natomiast była na ostatnim zarządzie, dlatego że dostaliśmy w trybie pilnym informację od prezydenta o zmniejszeniu środków finansowych. Musimy teraz podjąć tą uchwałę, tak żebyśmy do 15 października już mogli złożyć nowe wnioski o analizę finansową, możliwości finansowo-technicznych realizacji tych zadań, tak żeby mogły one wejść do, zostać przedstawione do projektu budżetu, do projektu budżetu. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Otwieram dyskusję. Pani Zofia Żakowska, bardzo. Właściwie co tu powiedzieć, tak krawiec kraje jak mu materii staje, nic więcej się nie da dać, ale tyle ile można. Tylko to niepoważne jest ze strony miasta, ze strony tych, którzy przydzielają te pieniądze, bo przecież oni nie wiedzieli te parę miesięcy wcześniej, ile mają pieniędzy, czy ja nie rozumiem. Skąd to się bierze, bo to już drugi rok jest to samo. Naprzód przydzielcie, a potem zabierajcie. To jest niepoważne w ogóle. Znaczy to pani Zosia poruszyła tutaj istotny aspekt tej sprawy, bo to, co wydarzyło się rok temu i w tym roku również, niestety stawia nas jako dzielnicę troszkę w złym świetle, bo my pewne zadania zadeklarowaliśmy, podjęliśmy do uchwały dla poszczególnych jednostek miejskich. One już się też przyzwyczaiły, zaplanowały wydatki, natomiast no, za niedługo dowiedzą się, że te środki jednak będą zmniejszone. No faktycznie jest to dziwna sytuacja, bo to jest tak, że my do końca, do 10 lipca musieliśmy podjąć uchwałę. Nie mieliśmy żadnej informacji, w związku z tym zgodnie z procedurą podjęliśmy uchwałę na podstawie dotychczasowych środków, 30 tysięcy mieliśmy, natomiast teraz zostaliśmy zaskoczeni taką zmienną od nas wszystkich informacji. Tego nikt nie wie. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. 18. 19. Przepraszam, okej. Tak, tak. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Tak, ja. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Jedna, że uchwała została przyjęta.